Dzień dobry widzowie i kupujący. Maciek z tej strony z firmy Mavcar. A dzisiaj mam dla Was do sprzedaży swoje prywatne auto, jakim jest oczywiście Audi A6 C7. Tutaj w najmocniejszej odmianie dieslowej, jeżeli tak jest poprawnie, sprzed liftingu, czyli 3 litry diesel BTDI 313 koni. Mamy tutaj rocznik 2013 i według mnie dość niski przebieg, bo wóz ma 11 lat i 251 tysięcy kilometrów. Powiem Wam, że ja bardzo długo szukałem właśnie tej odmiany, żeby była końcówka produkcji lifta, przed lifta oczywiście, i żeby miała ten silnik, bo te silniki po lifcie, gdzie chyba już mają wtedy 326, coś koło tego koni, już miały bardzo kiepską opinię, bo się zacierały, ponieważ pompa oleju była sterowana nie hydraulicznie, tylko przez sterownik silnika. Tutaj wóz bardzo dobrze wyposażony, bo taki właśnie chciałem, żeby spełniał moje wymogi do jazdy po autostradzie. No i według mnie też bardzo dobrze wyglądający, bo mamy tutaj pakiet S-Line oczywiście na zewnątrz i wewnątrz. Cóż mogę rzec jeszcze o tym wozie? Dlaczego sam się zdecydowałem na ten samochód? Wóz na autostradzie to jest taki pożeracz kilometrów według mnie. Bardzo szybki, bardzo elastyczny dzięki tym dwóm turbinom. No i też tak wcale dużo nie pali. Dzisiaj miałem jazdę po Łodzi. Średnia prędkość przy 80 km, które tam zrobiłem po jeżdżeniu, wyszło 10 litrów, więc według mnie nie jest to wielkie spalanie, jak na wóz dosyć mocny. Oczywiście wspomnieć muszę, że jest tu napęd też na 4 koła quattro. I przy okazji jest to wóz ze skrzynią nie DSG, tylko z mocnym, starym, dobrym Tiptronikiem. Bo chyba tylko ten diesel miał Tiptronika, słabsze nie miały, albo miały DSG, najsłabsze miały multi. I chyba mogliście mieć też Tipa w mocniejszych wersjach benzynowych z USA, ale nie zagłębiałem się w ten temat, bo ja chciałem mieć diesla. I przy tym wozie jeszcze warto wspomnieć, że macie bardzo ciekawe wyposażenie, które ułatwia przede wszystkim jazdę. Nie ma wiadomo absolutnie wszystkiego, ale jest tak rzecz, która mi bardzo zależała, czyli z przodu macie, jeżeli śledzicie te samochody, całkowicie inne reflektory niż normalne ksenony. Są tutaj tak zwane matrixy czy full ledy, nie wiem, ale na pewno świecą bardzo dobrze, jasne takie światło i daje to dużo więcej swobody przy jeździe nocą i takiego poczucia bezpieczeństwa na drodze. Drugi plus, wóz ma jeszcze taki aktywny tempomat i taki system jakby strażnika hamowania, żebyście w coś nie przywalili, jeżeli ktoś Wam wyjedzie przed nos. Po prostu samochód sam hamuje. Jeszcze kolejna ważna rzecz przy tym aucie, którą bym chciał poruszyć. Ma on również podnoszone pneumatyczne zawieszenie. Powiem Wam, że nieraz już mi się przydało, gdzie musiałem przejechać troszeczkę po jakiejś gorszej drodze lub wykopać się z błota. To mnie raz ten samochód naprawdę zadziwił, bo wjechałem w polną drogę i wyjechała bez najmniejszych problemów po podniesieniu. Więc to jest taki wóz, jak to mówią, do tańca i do różańca. Przy okazji, dzięki temu pakietowi S-Line wygląda naprawdę świetnie. Felgi 20, one mają jakąś tam taką nazwę, tak jak teraz jest modny rotor. Te zapomniałem, jak się nazywają, ale też ludzie za nimi szaleją. No, nie oszukujmy się, prezentują się bardzo dobrze. No i przede wszystkim ten przód, postawicie drugą z 13 roku obok bez niczego. Jednak jest sporo różnicy, zwłaszcza dzięki tym radarom ukrytym, tak jakbyście widzieli mniej więcej w miejscu lamp przeciwmgielnych. Co jeszcze ma? No tak, asystenta pasa ruchu, czy tam asystenta również zderzeniowego, w lusterkach Wam miga, czy chcecie na drugim pasie, jak chcecie zmienić pas, no i też Wam trzyma oczywiście między liniami ten samochód. No i coś, co zawsze chciałem mieć w samochodzie, czyli panorama dach. Przydaje się, jak chcecie się położyć w Audi i pooglądać sobie gwiazdy przez daszek, nadaje się jak najbardziej, a sprawdzałem to, da się w tym wozie normalnie po rozłożeniu siedzeń położyć i spokojnie odpoczywać. Jeszcze ma składane lusterka i
fabryczny hak, więc dla każdego coś miłego. No i do kompletu, aby ten piękny lakier, bo tutaj mamy lakier perłowy. Teraz jak sobie tak patrzę, to się w niektórych momentach wydaje lekko szara, lekko grafitowa, lekko fioletowa, ale w słońcu, jak świeci takie dobre słońce, mamy po prostu typowy fiolet. No i klapa z tyłu jest też otwierana elektrycznie. No i jeszcze dla znawców S-Line'a macie inny spoiler, to jest spoiler S-Line'owski. Tak, to normalnie nie ma takiego wgłębienia. Jeszcze Wam pokażę bagażnik przy okazji, dość spory. No i tutaj macie opis wyciąganego haka. Hak znajduje się pod autem, a tu macie taką rączkę, żeby go wyciągnąć, pull. Jeszcze dodam Wam troszeczkę takich bardziej sprawach związanych z formalnościami. Wóz przyjechał do Polski oczywiście bezwypadkowy. Mam zapłaconą akcyzę na siebie, że pojazd jest nieuszkodzony. I też od razu dodam, że przez to te pojazdy dzielą się na dwie kategorie. Tutaj wyszło około chyba 13 czy 15 tysięcy akcyzy. Zrobię Wam po prostu screena i wrzucę do filmu, bo nie wziąłem tego papierka ze sobą. No i pomyślcie, ile tu już dochodzi po prostu do ceny takiego 3-litrowego BTDI względem na przykład 2-litrówki, gdzie akcyzy, no nie wiem, potrafi być 1500-2000 zł. Tutaj musicie zapłacić 13 samej akcyzy, potem te 13 tysięcy zarobić, co najmniej, żeby wyjść chociaż na zero. No ale załóżmy, że zapłacicie, to zarobicie coś więcej. Potem dochodowy. No i VAT jeszcze od tego, więc te samochody, jeżeli są takie jak te nieporozbijane, mają dużo wyższe ceny niż takie lumpy posprowadzone z USA po wielu szkodach, gdzie na przykład piszecie opinię rzeczoznawcy i rzeczoznawca Wam wycenia, że samochód jest wart 10 tysięcy i takiego czegoś urząd celno-skarbowy nie podważa i płacicie sobie przed akcyzy 2000. Więc jest to jednak spora różnica, ale pewnie jak ktoś ogląda moje filmy, to wie, że ja za takie badziewie się nie biorę. Wolę jednak zapłacić więcej i mieć święty spokój. No i tak Wam długo gadałem, że zapomniałem wspomnieć o serwisach tego pojazdu. Długo serwisowany w Audi, bo do 200 tysięcy. Proszę, widzieć tutaj wpisy, niektóre krócej, niektóre rzadziej. Proszę, proszę, 2000 rok i 20 tysięcy przebiegu. Potem dwa serwisy niezależne, ale cały czas w Lubał. Proszę, w tej miejscowości, gdzie również był serwis Audi. Ostatni miał 229, w Polsce też coś tam było oczywiście u mnie zrobione. Książkę mam z głowy, to Wam sobie opowiem o wnętrzu. We wnętrzu pokręciłem, bo dla mnie te fotele niczym się nie różnią praktycznie od S-Line'a, tego, że nie macie tutaj nabite S-Line i czasami są one tutaj inaczej przeszyte, ale wyprofilowanie jest dokładnie takie samo, no i S-Line'y mają czarne sufity. Tu mamy tak zwane fotele sport, ale powiem Wam, miałem tyle tych C7, a tutaj uważam, że jest najbardziej eleganckie wnętrze, jakim się udało po prostu trafić. I jeszcze tak dopowiem co do tej książki, no przebieg mamy teraz 251,599, ale będzie cały czas rósł, bo dopóki go nie sprzedam, będę sobie nim jeździł. Ale wróćmy do wnętrza, spójrzcie, macie skórę i skóra nie tylko jest na fotelach, ale również obszyte są tutaj rączki i nawet to. Normalnie w tych Audi, nawet jak macie skórę w A7, nie mam tego, mam to z plastiku, tutaj jest jakiś duży, lepszy pakiet wzięty, bo ta noga, gdy się opiera, oto jest to miękkie, bardzo przyjemne i tutaj macie prawdziwe drewno. W tych wozach były różne plastiki, coś na kształt metalu. Tutaj według mnie nie jest to sklejka, tylko czuć fakturę prawdziwego drewienka pod tym właśnie. No i jak to Audi lubiło się chwalić swoim napędem, mamy napęd quattro. Dobra, chyba widzicie lewą stronę, bardzo ładnie utrzymana. Przejdziemy sobie na środek. No tutaj macie, tak jak w każdej audycji, praktycznie taki sam wybierak zmiany kierunku jazdy, no i sterowanie multimediami. Tutaj macie nawigację, możecie sprzączyć na radyjko, czy na media, czy na ustawienia samochodu.
Systemy samochodu, oczywiście to, co wspomniałem wcześniej, to podnoszenie, możemy sobie nawet kliknąć, zobaczyć animację, jak tutaj pokazuje, że auto się podnosi. I auto naprawdę się podnosi dość wysoko. No i oczywiście można również wybrać sobie, w jakim trybie chcecie jechać, czy tam, jak ktoś wie, profilu, autodynamik czy indywidual. Cóż jeszcze? O bardzo ważnej rzeczy nie wspomniałem. Samochód ma aktywne wydechy. Jeżeli wrzucicie tryb sport, naprawdę, mimo tego, że jest to diesel, chodzi, czy tam bardziej brzmi ten silnik, przyjemniej, iż macie ochotę go naprawdę wkręcać na obroty, mimo tego, że jest to również fabryczny zestaw tego zmiany, te otwierania tej przepustnicy. No co tutaj? Tutaj klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, również podgrzewane z fotele i z tyłu też są grzane fotele i klimatyzacja, można powiedzieć, jest to trzystrefowa, bo tam możecie sobie ustawić temperaturę dla dwóch czy dla jednej osób? Nie, no dla dwóch, to więc jest czterostrefowa. Proszę, z tyłu macie ISOFIXy. No i tutaj bardzo przyjemna sprawa. Jak chcecie podziwiać piękne widoki, u mnie ten dach działa dobrze. Zdarzają się, że czasami lekko się przycinają, ale u mnie był posmarowany, więc będzie wszystko jak najbardziej ok. Idę Wam pokazać licznik. Licznik prezentuje się tak. Oczywiście tutaj jest duży ekran i tutaj ekran kolorowy. Kierownica dokładnie taka jak w slajdzie, oprócz znaczka. Spójrzcie, niezużyta, ładna, dobrze leży w dłoni. Sterowanie funkcjami komputera, Bluetooth, nawigacją. Tu macie właśnie aktywny tempomat, tu zwiększacie dystans od samochodu, ustawiacie też prędkość. No i mamy jeszcze manetki do ręcznej zmiany biegów. Tu możecie sobie włączyć trzymanie pasa ruchu. Oczywiście teraz jest na żółto, bo nie widzi żadnych pasów. Cóż jeszcze? Tutaj fajnie, że te wstawki są również metalowe. Tutaj widzicie dobrze drewno. Fotele ustawiane elektrycznie z pamięcią i nagłośnienie firmy Bose. W A7 tego nie mam, czuć różnicę, jednak ten basik jest dużo lepszy. Tutaj, jak wspomniałem, również ze skóry ten boczek, elektryczne szyby, lustereczka. No i jeszcze zostało pokazać tutaj sterowanie tym fotelem. Proszę bardzo, boczek ładny, cały, nieprzedarty. No i chyba o wnętrzu to tyle. Już nieraz Wam opowiadałem o siódemce, ale według mnie to jest najbardziej takie z klasą w tych A7-kach, które miałem. No i zostaje czasami zawsze zapomniane lusterko z fotochromem i tutaj dużo większy ten, tak jakby ja tu mówię, bułeczka na wszystkie systemy wspomagające kierowcę. No i oczywiście nie wspominam o takich rzeczach jak ABS, airbagi, bo tego macie dostęp we wszystkich wozach jakiejś wyższej klasy. Cóż, a aucie to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, sugestie, to może być komentarz lub odezwanie się przez moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auta na Instagramie czy też na Facebooku. Tutaj samochód już jest zarejestrowany, więc nie musicie się martwić jego rejestracją, ale za to możecie sobie wykupić gwarancję nawet do roku czasu na zespoły takie jak skrzynia biegów również i inne, silnik ITP, bo tego jest tam mnóstwo. No i pamiętajcie, że kupicie ten samochód ode mnie na fakturę VAT marża, więc nie płacicie wzbogacenia w skarbówce, a jest tego dość sporo do zapłaty przy jakichś droższych samochodach. Cóż, to by było na tyle i pamiętajcie również, że jeżeli taki samochód się sprzedał z filmu, mogę Wam poszukać drugiego na zamówienie. Pozdrawiam, cześć!